Dziwny facet ten Fiedler. Znałem wiele osób, które na wojnę przebijały się z Rumunii, Portugalii czy Maroka, ale ten przyjechał z Haiti. Na mapie musieliśmy sprawdzać, gdzie to jest. Przedtem też już podobno kawał świata zwiedził, a teraz chodzi, patrzy, rozmawia ze wszystkimi i notuje. Mówi, że będzie o nas książkę pisał. Dywizjon 303. Niech napisze. Niech się ludzie dowiedzą, że Polska jeszcze walczy i że jeszcze nie zginęła. Któż w młodości nie zaczytywał się wspaniałymi gawędami podróżniczymi Arkadego Fiedlera? Mało kto natomiast wie, że ten uroczy, obieży świat i pisarz był też powstańcem wielkopolskim. Konkretnie zaś szefem sztabu Żandarmerii Krajowej, świadkiem pertraktacji w sprawie poddania załogi gmachu Prezydium Policji w Poznaniu wieczorem 27 grudnia 1918 roku. Arkady Fiedler zmarł 7 marca 1983 roku. Dom pisarza w Puszczy Kówku do teraz jest bardzo chętnie odwiedzany przez miłośników jego twórczości. Zjazd w Gnieźnie należy do wydarzeń szczególnych w dziejach wczesno-piastowskiej Polski. Przez cały tydzień, od 7 do 15 marca 1000 roku, Bolesław Chrobry podejmował u siebie cesarza Ottona III. Formalnie chodziło o pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha. W rzeczywistości jednak monarcha z zachodu w ten sposób rozpoczynał realizację swego planu zjednoczenia pod cesarskim berłem ludów słowiańskich. Podczas zjazdu Otton III wyraził zgodę na koronację Bolesława, lecz wkrótce potem zmarł i plany te zostały zniweczone. Upadek powstania listopadowego spowodował ciężkie represje ze strony cesarskiej administracji. Konstytucja Królestwa Polskiego została zastąpiona przez statut organiczny. Ograniczono szkolnictwo polskie. Wielu polskich żołnierzy i przedstawicieli elity przywódczej zostało zesłanych albo zmuszonych do emigracji. Wreszcie 7 marca 1837 roku car Mikołaj I wydał zarządzenie o przemianowaniu województw na gubernie. Tak powstała m.in. gubernia Kaliska oraz rząd gubernialny Kaliski. Owa sytuacja trwała aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedną ze sztandarowych w Wielkim Księstwie Poznańskim polskich, a przy tym bardzo patriotycznych placówek oświatowych, było Gimnazjum Trzemeszeńskie. 7 marca 1846 roku doszło tam do zamieszek, których przyczyną była pogłoska, jakoby pruskie władze zamierzały uwięzić nauczyciela religii w tej szkole, księdza Jana Chryzostoma Janiszewskiego. Niepokoje trwały przez 3 kolejne dni. Doprowadziły do czasowego zamknięcia gimnazjum przez władze pruskie i zajęcia Trzemeszna przez wojsko. 7 marca 1945 roku z inicjatywy m.in. Józefa Rajskiego w Ostrowie Wielkopolskim powstał Areoklub Ostrowski.